Ile filiżanek mieści się w 3,5 galona? W systemie anglosaskim filiżanka, cup, to jednostka objętości. Spróbuję pokazać, ile filiżanek jest w pincie, ile pint w kwarcie i ile kwart w galonie. Narysuję sześcian. Wyobraźmy sobie, że jest to galon. Najczęściej spotykamy galon jako miarę objętości paliwa. Załóżmy, że ta jednostka to galon. W jednym galonie mieszczą się cztery kwarty. Cztery kwarty. W jednym galonie są cztery kwarty. Rysując kwadraty, mogę podzielić galon na cztery ćwiartki. Każda z nich to kwarta. Mamy cztery kwarty. To niebieskie to jedna kwarta. Jedna kwarta. W galonie mamy cztery kwarty. Teraz podzielimy kwartę na pinty. W jednej kwarcie mamy dwie pinty. Kwartę dzielę na dwa. Ta mała część, którą zaznaczam na różowo, to pinta. Oto pinta. I wreszcie jedna pinta dzieli się na dwie filiżanki. Dwie filiżanki. Pintę mogę podzielić na dwa. Każda z tych części to filiżanka. Oto filiżanka. Możemy teraz przejść do sprawdzenia, ile filiżanek jest w galonie. Mamy cztery kwarty. Pomnóżmy. Cztery kwarty w galonie. Razy dwie pinty. Razy dwie pinty. W kwarcie. Mnożymy. Co mamy? Cztery razy dwa, czyli osiem. Kwarty się skracają i mamy 8 pint na galon. 8 pint na galon. I zgadza się, bo mieliśmy 4 kwarty w galonie, a każda z kwart to 2 pinty. 4 razy 2, czyli 8 pint w galonie. Teraz pomnożmy to przez dwie filiżanki w pincie. Skopiuję i wkleję. Nie tak, muszę wyciąć i wkleić. Jeszcze raz. Wytnij i wklej. Wytnij i wklej. Teraz mnożymy przez dwie filiżanki w pincie. Pinty w liczniku. Skracamy z pintami w mianowniku. I mamy na żółto. 8 razy 2. 16. 16 filiżanek na galon. Galon. Mamy liczbę filiżanek w galonie. Ta część to 1 szesnasta całego sześcianu całego galona. Ale to nie koniec. Wciąż nie wiemy, ile filiżanek jest w 3,5 galona. Interesuje nas 3,5 galona. Przejdźmy na ułamek niewłaściwy. 3,5 to 2 razy 3, czyli 6 plus 1 to 7. 7 drugich. Jeśli podzielimy 7 na 2, to będziemy mieli 3,5, czyli 7 drugich galona. A chcemy się dowiedzieć, ile jest filiżanek w 7 drugich galona. Chcemy, by zostały filiżanki, a galony się skróciły. Galony mamy w liczniku, nie w mianowniku. A chcemy dzielić przez galony. Oto licznik. W liczniku mamy filiżanki. Ile filiżanek jest w galonie? 16 filiżanek. Gdy pomnożymy, galony się skrócą i zostaną filiżanki. Mamy 7 drugich razy 16, czyli 7 razy 16 podzielić przez 2. 16 przez 2 to 8, 2 przez 2 to 1, czyli 7 razy 8, a to jest 56. 56 filiżanek. Zgadza się. Liczba filiżanek musi być większa, bo filiżanki są mniejszą jednostką. W 3,5 galona musi być więcej filiżanek niż galonów. I to się zgadza.